Ferefere kuku, strzela baba z łuku, a chłop z bata strzela, nie będzie wesela. Nie będzie wesela, nie będzie radości, bo chłop razem z babą wystraszyli gości, wystraszyli gości, sami pozostali i przez to strzela. Z łupku, a chłop z bata strzela, nie będzie wesela. Córki nie wydali i została w domu, będzie teraz strzelać oczkiem pokryjomu, oczkiem pokryjomu. Córeczka strzelała, lecz żadnego chłopca złapać nie zdołała. Strzela baba z łuku, a chłop z bata strzela, nie będzie wesela, złapać nie zdołała, bo wszyscy się bali takiej baby z chłopem, co ciągle strzelali, co ciągle strzelali z łuku oraz bata. Baba z łuku, a chłop z bata strzela, nie będzie wesela. Tak powiedział mądry, co to wszystko wiedział, lecz on także u nich długo nie posiedział, długo nie posiedział. Uciekł od nich pyłkiem, kto by tam wytrzymał, chyba przez pomyłkę. Strzela baba z łuku, a chłop z bata strzela, nie będzie wesela. Tak, ciągniesz, ciągniesz niżej, 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 niżej. O tak? Nie, nie, stop, stop. Łuk musi być pionowy. A pionowy? Bo ty nie jesteś myśliwym na dziki, tylko strzelcem do tarczy. Ciągniesz, ciągniesz niżej, niżej, łuk, niżej, łuk, o tak. Ciągniesz, stop, stop. Nie rozmawialiśmy o zapięciu. A, no tak, właśnie coś mi nie pasowało. Trzy. Na trzy. Tak, na kciuk, na poduszkę. Teraz tak, ciągniemy. Teraz jest lepiej. Ciągniesz głowę do przodu, kark wyprostowany, prosta głowa. No już to wszystko. Tu prosto, o tak, i teraz ciągniesz, ciągnij, ciągnij, ciągnij. Już więcej, ciągnij. Chłop jesteś, ciągnij. Ale puszczasz. Ale w tarczy. Puszczasz. Proszę. Dziesiątka, na pierwszym razem. A to co, troszeczkę od dołu trzeba? Nie? Michał. Starczy ci strzał. Było na czas zawodu, bo dziadek wie, dziadek musi być świetny. Odbiór. Nie, nie, nie. Kociołek. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicy miast. Ja nie chciał alkoholu na kartę. Zobacz, w ogóle się nie pilnują, w ogóle. Bravo. Pues tengo que decir que para ser un campeón hay que comer mucha fruta y mucha verdura. Ciebie tylko dzisiaj bijemy serca, bo w kucie złożę swój świat. Jak w ciebie ma w tym więcej, to się zdarza tylko raz.
wiem. Biedny. Nie ruszasz łukiem po oddaniu szczęścia. Dalej, bo to jeśli mamy taki wybór, to może się nadać. Jeszcze ona. Rektor Jelopudzin. Łuk musisz być stabilnie. A czego trzymasz strzałę palcami? Też robisz łuk. W ogóle nie utykam, tak? Ja tak po palcami zmieniasz, wiesz. A mogę sobie o tak tutaj... Możesz sobie pod brodę jak chcesz. Strzał oddał jednego dnia, panie. O! Jak podniesiesz, nabierzesz poprawkę, że niżej, to masz cel. Tu coś za wysoką jest. Patrz, jak ładnie Marcin. Ale tu na razie wszyscy same dziewiątki. Panowie! Dziadek Michał odwrócił się na chwilę, a tu trzy dziewiątki są. To znaczy, że ja po bólu mogę się spakować i koniec. No, jakiś gej jest chyba. Cholera jasna. Gdzie ja mogę tam sobie ten czajniczek postawić, żeby zagotować wodę? Ja tu będziesz tą wodę gotować. Na kawę. Kawa jest. Kawa jest, chodź. Tak? No. Ciągnij, bo to ja ciągnę teraz. Puszczasz, puść. Puszczasz. Cięciwe. Dobrze jest. Następna. Brawo. No. Brawo bardziej. Niżej. Wal. No. Tak nie wiem, dobrze to dziadek w prawo podpowiedział. Proszę. Jak na poważnie to... Aj! O! W jedynkę strzelałeś? W jedynkę. Nie podchodź. Niestety dobrze, będzie strzelać. Mikołaj, troszkę się wycofaj. Tak, nie podchodź do... O! Tu jest przydęta. No proszę. Nie, no. Teraz dziesiątka. No Jacek u siebie będzie sprzątał. Idziemy do tarć. 22 chyba. Dobrze, to proszę jury o ogłoszenie wyników. Ogłaszamy. Panie, w drugiej turze pierwsze miejsce Ewa, drugie miejsce Agnieszka. Nie słyszę braw. Ewa proszę brawa. Ilością punktów 22. Drugie miejsce Agnieszka. Z ilością punktów 19, egzekwo z Kasią 19, to było drugie miejsce, trzecie miejsce jest 16 punktów Monika. Brawo Monika! Brawo! Potem jest Paulina 9 punktów. Paulina brawo! Brawo! Teraz panowie, druga tura. Pierwsze miejsce Jacek, 20 punktów. O, brawo! Drugie miejsce egzekwo Andrzej i Sebastian, 17 punktów. Bardzo mi miło. Była dogrywka i będzie w generalnych to ujęte. Następnie 10 punktów Stefan. Marcin, brawo Stefan! Marcin 11 punktów i Mikołaj 8 punktów. Brawo! I teraz generalna klasyfikacja. Panowie,
Pierwsze miejsce Jacek, 41 punktów. Wiedziałem, że zawsze będzie gospodarz. Nieładnie gościu ograć, ale wiedziałem, że wygram. Przepraszam, I love you. Drugie miejsce Sebastian, 40 punktów. Brawo! Brawo, Sebastian. Trzecie miejsce Andrzej, 35 punktów. Czwarte miejsce Marcin, 34 punkty. 30 punktów Stefan i 27 punktów Mikołaj. Brawo, czyli wszyscy wygrani. Tak jest. Panie, klasyfikacja generalna. Monika, pierwsze miejsce z ilością 41 punktów. Brawo! Drugie miejsce Ewa z ilością 40 punktów. Brawo! Brawo, Ewa! Dalej jest Kasia, 35 punktów. Brawo, Kasia! Agnieszka, 29 punktów. Brawo! I Paulina, 25 punktów. Brawo! Brawo! I to jest koniec? Dziękuję bardzo. Teraz to poziema. Jezu, no co? Jeszcze bliżej, o tyle, tyle, tyle. Tyle, tyle. Proszę Państwa, w klasyfikacji ogólnej w kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Monika ilością 41 punktów. Brawo! Dziękuję. W klasyfikacji generalnej w kategorii mężczyzn z ilością 41 również punktów zajął Jacek, gospodarz naszego spotkania. Agatka jako gospodyni naszego spotkania wręczy laureatom nagrody. Więc wręczam ex aequo, co zrobić na ręce pani, musicie się Państwo podzielić. Bardzo ale proszę. Nie, on jest w domu. Bardzo proszę. Pomożemy, wyciągamy. Proszę bardzo, proszę się wszyscy częstować, proszę uprzejmie. Stefan, Stanisław, Agatka. Od serca, nie? Andrzejek. Ależ oczywiście. Wonia. Nie jem słodyczy, ale wyjątkowo dzisiaj. Mikołaj, Sebastian, proszę bardzo. Monika? Jakie śliczne. Paulinka. Monika, tej drugiej części Agnieszka. Nie musisz częstować. Ciebie, tuż obok się sobie, osiągnę cel, czy chcesz, czy nie.